Kochani, pytacie się mnie, czy żyję, czy jak się czuję, czy jakoś sobie daję radę. Tak, daję sobie radę pod względem takim, że jeszcze się nie zabiłam. To daję sobie radę jest stabilnie. Natomiast spisek, jaki się utworzył, jak bardzo ludzie żyją przeszłością. Ja jestem ogólnie przerażona tym, jak ludzie mogą żyć internetem, knuć, spiskować, mścić się. Słuchajcie, jest grupa ogólnie, na której są, jest wszystko. Wszystko na mój temat, jakieś z przesłuchań nagrania od pani Nony. Ta osoba czuje się nękana przeze mnie, założyła mi teraz sprawę. W międzyczasie dzwoni do moich znajomych, Emilka, która wbiła mi nóż w plecy, spiskowała z tą panią, wysłała mi wszystko. Jeśli chodzi o panią Nonę, jest to temat dla mnie tak już nudny. Nie chcę tego poruszać. To naprawdę, ja nie żywię żadnych uczuć, nawet tych negatywnych. Ja już zapomniałam o tej osobie po prostu. Nie chcę. Zrobiłam jej sprawę za to, że nękała mnie bez powodu, bo ktoś ją wkręcił z internetu. Te zjeby, które ciągle się kręcą w internecie. I tyle, dostała wyrok i jest dla mnie nikim w moim życiu. Nikim. Nie jest nawet wrogiem. Jeśli chodzi o panią Nonę, jest to temat dla mnie tak już nudny. Nie chcę tego poruszać. To naprawdę, ja nie żywię żadnych uczuć, nawet tych negatywnych. Ja już zapomniałam o tej osobie po prostu. Nie chcę. Zrobiłam jej sprawę za to, że nękała mnie bez powodu, bo ktoś ją wkręcił z internetu. Te zjeby, które ciągle się kręcą w internecie. I tyle, dostała wyrok i jest dla mnie nikim w moim życiu. Nikim, nie jest nawet wrogiem, nie zajmuje żadnego miejsca w mojej głowie, w moim życiu, nie obserwuję tej pani, nie chcę tej osoby w swoim życiu, a tutaj sprawa za sprawą i nie odpuszczę, wsadzę do więzienia, obsesja, ciągła obsesja za jedną jakąś sprawę, za to, że będzie miała pracę społeczną, że musiała mnie przepraszać i to jest takie urażenie dumy. I to nie dlatego, że ja faktycznie coś jej robię, naprawdę, że nie wiem, co robię, kurde, tam, tylko to jest po prostu zemsta i urażone ego. I tylko za to, że ja tej osobie zrobiłam sprawę sądową, za to, że wdałam się czasem w sprzeczkę internetową, ta osoba teraz robi mi sprawę za sprawą. Mówi, wsadzę go do więzienia, robi grupę, na której wszystko jest, wszystko. Od przesłuchań, w sensie nagrań z przesłuchań, po jakieś rozmowy z nawet jej partnerem, który ją reprezentuje. Ludzie, jaka obsesja, ja naprawdę nie chcę tej osoby w swoim życiu. A tutaj się okazuje, że Emilka współpracowała z tą panią. Tutaj się okazuje coś tam, że ona do tego dzwoniła, do tamtego. Ja mam naprawdę, każdy to powie, kto mnie zna, że ja tej pani nie oglądam od wielu miesięcy. Nie wiem, co w jej życiu się dzieje. Znaczy wiem tyle, co mi ludzie powiedzą. Ja naprawdę nie chciałam zajmować się tą osobą i spuściłam naprawdę wzrok i uwagę, bo zajęłam się czymś innym i obudziłam się z ręką w nocniku. Z drugiej strony to jest dla mnie bardzo przykre i nużące, tak pod względem już nie mnie, tylko osoby z boku, że osoba, która ma 35 lat, będzie się mściła przez kolejne 5 lat na osobie, przez którą ma wyrok i która, ona dobrze wie, że jej nic nie zrobiłam, jeśli chodzi o to, kto zaczął. Zamiast wziąć to na kratę, to nie, robią się intrygi. Spuściłam wzrok na chwilę i wylądowałam z ręką w nocniku, bo ta osoba i inne osoby ciągle knują. Ciągle. I nawet jak ja chciałam się uwolnić i naprawdę zajęłam się czymś innym, no, osobami, które też nie są warte uwagi, to też moje decyzje są tragiczne, jeśli chodzi o to, czym się zajęłam, ale nie zajęłam się na pewno tą panią. Każdy wie, że jej nie obserwuje. Tak samo nie obserwuje Rafalali. Te dwie osoby uważają, że ja mam obsesję na ich punkcie. Nie, nie mam żadnej obsesji. To one właśnie mają obsesję na moim punkcie. Szkoda mi naprawdę, już 3 lata zmarnowałem życie na sprawę sądową z tą osobą, żeby w końcu dostała jakiś wyrok. Niczego się nie nauczyła. Robi to samo, tylko że po cichu. I jeszcze robi mi kolejne sprawy w zemście za tą pierwszą. Ja mam dość i się dziwię, że tym ludziom się chce. Tak samo Rafalala. Rafalala ogólnie to jest też akcja taka, że ona mnie naprawdę realnie ona zaczęła.
Ona zaczęła mi grozić, że moją rodzinę wstawi, zaczęła wstawiać rodzinę, później intymne nagrania, a później się dziwi, że ja odpowiadam i leci niby do sądu. No, gratuluję naprawdę. Nagranie mówią same za siebie, kto zaczął, kto groził, kto mówił, zniszczę ci psychikę, kto mówił w przypadku Nony, wyrucham cię w dupę. I te osoby później myślą, że są ofiarami. To jest horror, ale największy horror to jest taki, że mi się nie chce dać po sądach, a im się chce. A dwie są naprawdę już w podeszłym wieku. Więc...